Jest 12 czerwca, ciepły dzień, w taki dzień, o czym można porozmawiać. Są wakacje i postanowiłam zrobić coś znowu z włosami i zaraz o tym opowiem. W Kanadzie i w USA, nie wiem czy wiesz, jest też coś takiego jak dress code. Jeśli pracujesz w niektórych miejscach, na poważnych stanowiskach, gdzie spotykasz się z ludźmi, to często nie można farbować włosów na dziwne kolory. Ale kiedy są wakacje, nawet to właściwie każdy może sobie na to pozwolić. I nie wytrzymałam i zaraz powiem, co zrobiłam. Najpierw przypomnę całą historię, bo planowałam ufarbować włosy wcześniej na naturalny burgundowy kolor, który byłby akceptowany wszędzie jak najbardziej. Jest to elegancki kolor. I chciałam to zrobić w naturalny sposób, nie chemicznymi farbami, tylko henną. Ale ponieważ moje włosy są już w dużej części siwe, takie właściwie bardzo mieszane, częściowo można, to się mówi sól z pieprzem. Więc okazało się, że jednak mam na tyle siwych, że wcale ten burgundowy nie złapał tak jak powinien. Było tam zresztą napisane, że przy włosach jasnych blond albo przy siwych to wyjdzie rudy. Ale ja w tak nie wierzyłam, no bo mam wciąż te włosy mieszane, więc specjalnie dla ciebie zrobiłam eksperyment i teraz się tym dzielę, także już możesz wiedzieć, jak to wychodzi na siwych włosach. Więc moje włosy wyszły rude po tej burgundowej hennie, ale wyszło ładnie, podobało mi się i w sumie byłam zadowolona. Tak w pierwszym momencie tak nie byłam pewna, ale potem jak zaczęłam się temu przyglądać, to zaakceptowałam i stwierdziłam, że to mi się bardzo podoba. Ale ponieważ gdzieś ten burgundowy mi chodził po głowie, więc kupiłam sobie, tak wcześniej pokazywałam trochę, te farby Manic Panic, to jest na 6 tygodni zmywalny produkt. I ten jest akurat niebieski, ale to, co mam na włosach, to jest kolor fuksji. To jest shocking blue, to się nazywa po angielsku. Tam to było shocking fuchsia. I ja postanowiłam zaeksperymentować i zaraz zobaczyć, co będzie, jeśli położę sobie tą fuksję na moje rude włosy, na rude zrobione henną. I widać, co wyszło. W sumie wyszło bardzo fajnie. To się będzie zmywało, także zobaczymy, jeśli będziesz kontynuować oglądać moje filmy, no to będzie widoczne na tych filmach, jak to się zmienia. Robię filmy co tydzień, więc będą te zmiany tygodniowe coraz mniej różowego i wraca. Prawdopodobnie spodziewam się, że ta henna znowu wyjdzie, co jest ok, bo podoba mi się ten czerwony. Być może zrobię też niebieski, kto wie, jeśli się odważę, chociaż to jest bardzo, ten produkt jest bardzo brudzący, bardzo ostry, bardzo agresywny. Także to jest poświęcenie, to robienie tego eksperymentu. I to tak właśnie wyszło i okazuje się, że bardzo dobrze pokrywa odrosty, gdzie te włosy już były naturalne, prawie nie widać różnicy. Może są mniej pomarańczowe. Z przodu, gdzie miałam trochę jaśniejsze, więcej siwych wyszły, takie ładne różowe pasemka. W sumie cieszę się tymi włosami, bardzo fajne są. Błyszczą ładnie. Także to właśnie dzisiaj, w ten taki sobotni, relaksowy dzień, zdecydowałam się pokazać. I dziękuję za wysłuchanie.
Baw się, ciesz się życiem, zmieniaj kolory i życzę miłego dnia. Dziękuję, pa.